Generalnie ta część programu, która była do tej pory, została zmieniona, dlatego że w planach był generalnie koncert głównie z muzyki z Heroes of Might and Magic 2 i 4. No ale jak to bywa, jak czytam komentarze, no to dlaczego to i dlaczego dwójka, dlaczego czwórka, więc zostało to zmienione, po prostu teraz były utwory z Heroes of Might and Magic 3, ale dla osób, które przyszły dla części numer drugiej, części numer 2 i numer 4, te osoby nie będą zawiedzione, reszta programu nie została zmieniona i za dużo już muzyki z Heroes of Might and Magic 3 nie będzie, proszę też no tu nie smutać, prawda, bo też muzyka z Heroes of Might and Magic 2, 4, 5, 6 i 1 jest również wartościowa. Tak. Ale w nagrodę za te gromkie brawa i wesołe uśmiechy, które widziałem, w nagrodę jeszcze jeden utwór z Heroes of Might and Magic 3. Thank you.
Thank you.
cede omnias.
Tak, zupełnie szczerze. Ja ten utwór zaaranżowałem jakieś 5,5 roku temu i go słyszałem 74 razy, ale serio, takiego powera tu nigdy nie słyszałem. Mega gratulacje. Naprawdę. Hello. It's so nice. Thank you so much for coming tonight to hear us play. And it's like a family party. I know all of you are players and members of the Heroes of Might and Magic game community. And it seems like everywhere I go when I meet the community members of Heroes of Might and Magic, everybody is super nice. Like there's one thing I noticed, the commonality of everybody I meet. Really, really nice, really good people. So it's a real honor to be part of your community. So thank you very much for coming. Thank you. I would like to introduce to you my partner of 28 years, but my friend of 31 years. He is the person in my life who was there from the very first Heroes of Might and Magic game, when I was a construction worker by day, and at nighttime I was going to the recording studio with my friend Rob King at night. And I met Brock, who is a psychiatrist, and he loves music. His mother was a singer. His high school years, he learned how to play saxophone. And when I met him, he had been through so much medical school that he forgot to play the saxophone. So when I met him, I said, you know what? I know you used to play the saxophone. Why don't you just take it out of the box and start playing one note at a time with me? You do one note, and I'll do all the fast stuff. I guess it's gonna be super easy. You don't have to worry about it. So now, here we are 28 years later, really from that point, and now he's actually doing concerts with me wherever I go. So I would like to introduce to you Dr. Brock Houston Summers on the saxophone.
super szybciutkie dwa słowa. Słowo numer jeden brzmi: bardzo cieszą mnie fani, którzy piszą: hej, 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 kupię bilet na koncert, a zagracie to i to. Ja mówię: tak, a przyjdziesz na koncert? Tak, okej. Okay. Więc moje pytanie numer jeden: czy jest na sali pan Adam Wróbel? Cześć, Adam. Chciałeś, żebyśmy zagrali Chaos, z tego co pamiętam, czy Natura to była? Tak, była, ale chciałem zapytać, czy ci się podobała. Znaczy, generalnie masz tylko jedną możliwą odpowiedź. Wow! Dzięki. Wiem również, że na sali jest pan Adrian Zwoliński. Czy ten pan jest tutaj z nami? Witamy. Słyszałem, że jest pan fanem Heroes 2. Czy takie wykonanie Sorceress akceptuje pan? Dziękujemy bardzo. A czy jest na sali pan Kamil Karwowski? Dzień dobry, panie Kamilu. To ja pana zapytam po następnym utworze, dlatego że pan zamówił utwór, który nazywa się Warlocks Heroes of Might and Magic 2, który zagramy teraz. Proszę się wygodnie rozsiąść i porozmawiamy za jakieś 5 minut.
Zgaduję, że to pan Kamil bił brawa do końca. Oczywiście podobał. Bardzo się cieszę. No to teraz koniec Heroes 2. Heroes teraz 5 przed państwem. Cały set, który mamy przygotowany. O, widzę, tu kolega się tak wygodnie rozsiadł, że chyba tylko na piątkę przyjechał. Ale bardzo szanuję. Heroes 5 set przed państwem. Z tego, co pamiętam, Main Team, Necropolis, Haven i Haven Battle 2. Nieczęsto to gramy. Może nie wszyscy słyszeli. Będzie bombowo. These songs. Okay, this is a Heroes 5. So I wanted to have a melody that kind of was through the whole soundtrack, and I wanted to turn it into a pop song at the time, and my idea was, why don't we do a piece of music that can be used that sounds orchestral, but then if you took the melody separately, it would be like a nice song, and we can do it in a release it as a kind of as a bonus thing on the game, but they didn't like that idea. So, and also I thought, why don't we do it in English, like the song in English? And they said, no, it has to sound from far away, which it's sort of, if you write it in German and the game comes out in Germany, it's not really that far away. But the melody, I wanted just to sing you the original melody. I'm a horrible singer, so close your ears, but I want you just to hear the English words, so one day you'll know as you hear this what the original melody was. Long ago there were heroes, heroes everywhere. Now the time has come to rise once more. Heroes everywhere, hear my prayer. So that was the original. Sorry, I didn't want to disturb you, but we have still one spot in the tenor section, by the way, in the choir. Thank you.
Jak będziecie... Ojojoj, raz, dwa, trzy. O, ojojoj. Słuchajcie, no jak będziecie dalej tak grać, no to chyba będziemy robić same koncerty z muzyką z Heroes 5, bo z jakiś, no trzęsie mi się podest cały czas, kosmos jakiś, naprawdę. Także mega gratulacje dla wszystkich zespołów. Thank you.
I'll call Brock out right now to just do the intro to the next one. Yeah. Is that right? Okay, Brock, come back. I'm sorry. He plays so beautifully. My nepotism is kicking in. I want you to hear him just a little bit more. So we're going to put him as an introduction to their performance. So if you don't mind my indulgence. A little reference to this piece. When I was a little kid, I loved this piece by Bach. And I love to turn it into minor. So that's the inspiration to what you're about to hear. Teraz zdarzy się ciekawa rzecz, dlatego że ja chcę powiedzieć również ciekawą historię. Bardzo często jest tak, że podchodzą fani po koncertach i mówią: byłem już na koncercie muzyki z Heroes 1, byłem na koncercie muzyki z Heroes 2, byłem na koncercie muzyki z Heroes 3, byłem na koncercie muzyki z Heroes 4, byłem na koncercie muzyki z Heroes 5. Jak takiemu gościowi dogodzić? Bardzo prosto, zagrać coś z Heroes 6. Jak można to najłatwiej zrobić? Znaleźć utwór z Heroes 2, 1, 2, 3, 4 lub 5, który jest w Heroes 6 i jest przerobiony w jakiś sposób. I przed Państwem zagramy dokładnie ten sam utwór, czyli Grasshands Heroes 2, który występuje w Heroes 6. Kilka zmian się w tym utworze dzieje. Zmiany się chyba nie dzieją. Kilka tych zmian występuje i teraz będzie muzyczna zagadka. My zagramy ten sam utwór. Ja zadam takie pytanie luźno tutaj w publiczność i kto będzie znał odpowiedź, to gratuluję tej osobie. Czyli zagramy, bo ja zawsze obiecuję jakieś nagrody i później ja się wywiązuję, tylko później dostaję od osób, które są nade mną, burę tak zwaną. Więc przed Państwem Grasslands z Heroes 6, czyli żeby nie było w komentarzach, jest znowu nic z Heroes 6 nie było. Właśnie, że było, teraz będzie.
Słuchajcie. To tylko pytanie mam, czy instrumenty blaszane się zgodzą zagrać w tych ubrankach, które mają na sobie, czy musicie koniecznie się przebrać, bo zagramy poprzednią zabawną piosenkę. Zagramy w tych, dziękuję bardzo. Jeden jeszcze utwór dla Państwa, nie będzie z kanonu Heroes, bo zaraz idziemy na afterparty, więc będzie w klimatach afterparty. Ja z mojej strony naprawdę dziękuję wszystkim i na streamie, i tutaj na żywo, że chcieliście Państwo z nami świętować 25-lecie Heroes 3. Mam nadzieję, że Państwo nie zawiedli się na playliście, która nie zawierała w sobie aż tak dużo utworów z tejże części, aczkolwiek uważam, że utwory z Heroes of Might and Magic 2, 4 i 5 to są po prostu również arcydzieła. Jeszcze raz naprawdę Państwu bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. Trochę mi okulary parują, teraz troszkę lepiej. Także jeszcze raz ogromne brawa. Przede wszystkim dla orkiestry, bo zagraliście fenomenalnie. Jestem pod wrażeniem, ja nigdy nie słyszałem takich wykonań niektórych utworów. Naprawdę wielkie gratulacje. Jeszcze raz wielkie brawa. Chciałbym jeszcze bardzo, bardzo szybko i ogólnie pogratulować i podziękować wszystkim solistom dzisiejszego dnia całego. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, że tym razem nie wymienię wszystkich z imienia i nazwiska, dlatego że wtedy byśmy tu jeszcze siedzieli 20 minut. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Jeszcze raz wielkie gratulacje i przede wszystkim wielkie brawa i podziękowania dla Radomira, naszego operatora kranu kamerowego, który tutaj kręci mega dobrą robotę. I kręci, naprawdę kręci mega dobrą robotę. I naprawdę jeszcze ostatnie słówko. Ja bym naprawdę tak od serca prosił dla wielkie brawa dla naszej pani koncertmistrz, bo zagranie tylu utworów z taką pasją to wcale nie jest prosta rzecz. Także jeszcze raz naprawdę, Judyta, ogromne brawa. Okej, rzeczywiście. Chodziło o zagadkę pewnie na tajne hasło na after party. Hasło brzmi okoń, a tak naprawdę to tak nie ma żadnego hasła. Znaczy ono jest, ale no, nie spodziewamy się tam 1000 osób. No jeśli będzie 1000 osób, to wtedy tajne hasło jest, uwaga, podaję hasło okoń. Dziękuję, gramy Toto Afrika dla Państwa i tym uroczym utworem wakacyjnym żegnamy się dzisiejszego dobrego dnia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję Państwu za liczne przybycie, entuzjazm i wszystkiego dobrego dzisiejszego jeszcze wieczoru. W sumie dość ważnego, także żeby to nie wyszło niezręcznie, udajmy, że ja po prostu idę i zaraz wejdziemy i super wielkie brawa, żeby było ok, bo dzięki. Thank you.
she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in from 35. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melody. He turned to me as if to say, Harry boy, it's waiting there for you. I'm
You know, this is amazing that all of us in one way or another have been together for 25 years, even if you weren't born 25 years ago. The thing that you like is 25 years old, and it shows as much enthusiasm and love as someone like you have for the game and for the music and all of your beautiful musicians who really give so much of their time and energy to be together and learn this music to keep the energy of Heroes of Might and Magic going. I can imagine we're going to be here in 25 more years, and we're going to look just as young as we do now. we're going to have a great time at the 50th anniversary. So just hang in there with me, and let's do it again, and see you guys in 25 years. Ostatnie słówko. Ja bardzo chciałbym podziękować Marce Predator, która po prostu wspiera nasz projekt, wierzy w naszą pasję i naszą energię. Także jeszcze raz ogromnie dziękujemy, dlatego że dzięki firmie Predator osoby, które nie mają takiego szczęścia jak Państwa i nie ma ich tu z nami, po prostu mogą zobaczyć transmisję z tego wydarzenia. Za co jeszcze raz ogromne dziękujemy właśnie Predatorowi i tym bardzo miłym akcentem zapraszam Państwa do naszego stoiska z merchem. Tam jeszcze dużo rzeczy zostało. Można wesprzeć nasz projekt, oczywiście jeśli ktoś chce. I naprawdę jeszcze raz, ja wiem, że ja się powtarzam, mówię to co koncert, ale trochę muszę, bo mamy fajne gadżety, a Państwo mają pracę, prawda? Dziękuję bardzo.